close your eyes. Serdecznie w pierwszy dzień targów, a mianowicie piątek. Widzimy się w Poznaniu na Agroshow, a raczej nawet na Reach na Agroshow 2022. Dzisiaj aktualnie znajdujemy się na stoisku firmy AgriHandler. Razem tutaj z profesorami, obstawą całą firmy reprezentujemy i gościmy na stoisku firmy AgriHandler. W tym roku na danym stoisku możecie zobaczyć maszyny, które goszczą w projekcie firmy AgriHandler, a mianowicie Akademia Trawy. Także wszystkie są wyeksponowane na danym stanowisku. Dodatkowo fast-tracki. Także serdecznie Was zapraszamy na dane stoisko i do zobaczenia relacji AgroShow Bednary. Jesteśmy przy maszynie EOX 175 produkcji holenderskiej. Jest to w pełni elektryczny ciągnik rolniczy o mocy 175 koni mechanicznych w wersji elektrycznej bądź w wersji hybrydowej. Pan Tomasz, przedstawiciel producenta, przedstawi i opowie o produkcie teraz. Wir freuen uns hier bei AgriHandler zu sein heute auf die Agroshow, um Welts erste vollelektrische Traktor zu präsentieren. Cieszymy się bardzo, że możemy zaprezentować się z firmą AgriHandler z naszym w pełni elektrycznym ciągnikiem rolniczym. Und um dass das noch so neues und so innovativ, was AgriHandler natürlich suche, was es noch nicht möglich, um unser Gerät hier zu haben, aber die Leute können das im VR erfahren. So man kann Platz nehmen, die Brille aufdun und dann mitfahren mit unserem Traktor. Jest to w pełni elektryczny ciągnik rolniczy, gdzie firma AgriHandler zgodziła się zaprezentować na tegorocznych targach AgroShow, z racji tego, że nie było możliwości sprowadzenia maszyny do Polski, przygotowaliśmy pełną wizualizację maszyny w kabinie. So man kann Platz nehmen und dann die Brille aufsetzen und dann können Sie selbst mitfahren und auch sehen, was das ist mit das Gerät. Das ist 360 Grad, so man kann alle Seiten sehen und erfahren, wie das ist, um zu fahren in dieses Traktor. W wizualizacji przedstawiony jest ciągnik z kamerą 360 stopni i można spokojnie zobaczyć, jak maszyna wygląda i jak prezentuje się. To wszystko do zobaczenia na stoisku AgriHandler. Roman Łyszarz, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Specjalista z zakresu łąkarstwa. Ponad 40-letni staż z uprawy łąk i pastwisk, z renowacji, z doboru gatunków do mieszanek siewnych, z uwzględnieniem cech biologicznych i morfologicznych traw i motykowatych drobnonasiennych. Mirosław Kobierski, Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa. Panie profesorze, działamy razem w świetnym projekcie Akademia AgriHandler i Akademia Trawy. Chcielibyśmy coś więcej na ten temat powiedzieć. Panie profesorze, trawa.
Czy każda trawa nadaje się na nasz projekt? No każda nie, bo mamy 10 tysięcy gatunków traw właściwie na kuli ziemskiej, a w naszym kraju 300 gatunków traw występujących w zbiorowiskach. Są to trawy jednoroczne i wieloletnie. Tak na dobrą sprawę łąkarza interesują tylko trawy właściwie kilkuletnie, wieloletnie, czyli właściwie byliny, rośliny zielne. Nie każda w związku z tym. Jednoroczne się nadają na międzyplony. Tożyca Westerwolska przede wszystkim i to wszystko, co się kończy. O zbożach nie mówimy w tej chwili. Dokładnie tak. Proszę Państwa, proponujemy śledzić stronę Akademii AgriHandler, żebyście Państwo czegoś więcej się dowiedzieli. Dzisiaj jesteśmy na czym jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj to jest agroshow w Bednarach. Tak. Agroshow w Bednarach, a prezentuje się tutaj firma z naszego podwórka, z Kujawsko-Pomorskiego, AgriHandler, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma dystrybuująca maszyny i urządzenia rolnicze. Mamy tutaj właściwie urządzenia niemalże od urządzeń prostych, to znaczy od aeratora, na przykład zwykłego aeratora do glebowego czy do darniowego, ale przy tym mamy również i roboty specjalistyczne, maszyny, które właściwie mogą być wykorzystywane do na przykład pielęgnacji szkółek leśnych, sadowniczych, w sadownictwie, ogrodnictwie, etc. W tym projekcie przede wszystkim sprawdzamy efektywność aplikacji gnojowicy, ale przede wszystkim wykorzystywane są takie urządzenia jak aerator, jak również głębosz i przede wszystkim te trawy, które są dosiewane, jako ten aspekt rekultywacji, czy też nie? Jakby to, panie profesorze? To jest rekultywacja? Ja bym powiedział, że w zasadzie aeratory, to właściwie można wykorzystywać aeratory, głęboszowanie, urządzenia, na przykład takie wielospecjalistyczne, siewnik do siewu roślin może być nie tylko traw, ale również zbożowych, międzyplonów, etc. Czyli urządzenia mogą być wykorzystywane na trwałych, polowych, ale również i na gruntach ornych. Ta granica właściwie użytkowania jest wszechstronna. Jesteśmy z Akademią Trawy, jesteśmy z AgriHandlerem, pierwszym takim projektem w roku, pierwszym takim projektem, który chce właściwie popatrzeć na trwałe i polowe użytki zielone z nowej strony. Z jakiej strony? Wszyscy znamy pojęcia. Wszyscy znamy takie pojęcia jak renowacja, etc. One się osłuchały. Nie osłuchała się Akademia Trawy. Chcielibyśmy z Akademią odnosić również sukcesy. Chcielibyśmy, żeby AgriHandler odnosił sukcesy. A jakie są efekty ewentualnie działań renowacyjnych? One są takie, przede wszystkim w wymiarze takim glebowym, mało widocznym, o którym kolega profesor mówi. One są mało widoczne, ale niezwykle ważne, bo życiowo ważne właściwie dla świata biologicznego i enzymatycznego gleby. Najbardziej widoczne efekty są u mnie, łąkowego punktu widzenia. No niestety tak, ale zanim to trzeba sprawdzić tę glebę i rzeczywiście sprawdzić jej zasobność i przede wszystkim jaki jest skład granulometryczny, bo to się wiąże również z tym, że jeżeli mamy określony skład granulometryczny w profilu z podsionkiem kapilarnym, ale również w drugą stronę, i czy woda przesiąka, czy tworzą się zastoiny i tak dalej, te wszystkie parametry glebowe właściwości badamy, jak również badamy skład chemiczny trawy, która rośnie w ramach tego projektu i te informacje z roku na rok będą potwierdzały, że nasza hipoteza badawcza polegająca na tym, że to usprawnia, poprawia, że efekt jest znaczący i dla rolnika przede wszystkim to, że ma większy plon z hektara, to uzyskamy. Tak, ja bym powiedział, że to nie tylko Akademia Trawy, oczywiście ona jest wniosła tak nazwana, ale to tak na dobrą sprawę zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe to wielogatunkowe zbiorowiska roślinne, a podstawowym elementem jest tutaj są gatunki z rodzaju właśnie dawniej nazywane gramina, a dzisiaj nazywane poace, od wiechliny łąkowej rodzaju, w którym występuje najwięcej odmian. Ale co chciałem powiedzieć interesującego w tym AgriHandlerze jest i w Akademii Trawy. Efekt plonotwórczy, o którym mówi, wspomina kolega, jest wyraźnie widoczny. Efekt plonotwórczy jest widoczny właściwie w tych samych warunkach aplikacyjnych stosowania nawozów organicznych, konkretnie płynnych czy półpłynnych nawozów organicznych. Pomiędzy aplikacją gnojowicy powierzchniową a aplikacją doglebową jest zasadnicza różnica. Odnotowana była w pierwszym, a szczególnie na trzecim odroście. W pierwszym odroście o 30-40% przyrost biomasy roślinnej, jest to istotny, ale w trzecim odroście przy sprzyjającej ilości opadów jest ponad 100%. Bym powiedział, że w zasadzie dla mnie to jest pewna niespodzianka, oczywiście niezwykle korzystna, niezwykle efektywna.
A czego to jest efektem? Raz wody, bo trawy lubią bardzo pić, mają potrzeby wody ogromne. Na wyprodukowanie 1 kg suchej masy potrzeba nawet 500 do 1000 litrów wody. To takie ilości wody, ale i wykorzystanie w warunkach dostatecznej ilości wody, to wielka ich, odwdzięczają się wielką produktywnością. Bez strat pokarmowych, z aplikacji doglebowych, składników pokarmowych i po dobrym przygotowaniu gleby uzyskujemy właśnie dwukrotne przyrost biomasy roślinnej. Czyli ekologiczny aspekt absolutnie, czyli i straty azotu są zmniejszone, a przede wszystkim efekt wykorzystania tych składników z gnojowicy. Zachęcam, wszyscy śledzimy Akademię Trawy, AgriHandlera i tam wszystkie informacje, nowości są zawarte. Będziemy starać się właściwie również poszerzać badania. I tutaj z mojej strony jest taki apel. Jeżeli ktokolwiek chciałby się zaangażować w Akademię Trawy z różnych rejonów kraju, to być może, proszę Państwa, zgłaszać się należy na Akademię Trawy i zgłaszać potrzebę właściwie przystąpienia do takiego projektu. I jeżeli tylko właściwie logistycznie podołamy temu zadaniu, będziemy to realizować w innych różnych częściach kraju, na trwałych użytkach zielonych, położonych na glebach mineralnych, na glebach organicznych, bo to naprawdę dobry projekt, który ma rozwiązać wiele problemów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Close your eyes.